Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tarlikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Tarlikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Zaczynamy jak zwykle od spisu treści. Jest papieski, osobisty apel do Władimira Putina. Jasny i jednoznaczny. Dobrze, że wreszcie te słowa padły. Jeśli jednak chcemy w pełni zrozumieć stanowisko papieża w sprawie wojny w Kazachstanie, powinniśmy raczej przyjrzeć się słowom przedstawionym w czasie rozmowy z jezuitami w Kazachstanie. Do nich także nawiążę w tym podcaście. Rosja i Władimir Putin nadal grają religią. O tym także będziemy dziś mówić. Jaka wizja stoi za myśleniem politycznym i geopolitycznym Viktora Orbana? O tym także dziś. Jerzy Urban nie żyje. To dobra okazja, by porozmawiać o Bożej sprawiedliwości i Bożym miłosierdziu. Komisja Wychowania Katolickiego odpowiada na kryzys katechezy. Odpowiedź jest mało przekonująca. A potem rozmowa o obrońcy chrześcijaństwa, synu rabina, profesorze Josephie Weilerze. I na koniec słów kilka o wyborach prezydenckich w Brazylii i ich wymiarze religijnym. A teraz zaczynamy! To ważny apel papieża i wreszcie skierowany do właściwej osoby. Mój apel skierowany jest przede wszystkim do prezydenta Federacji Rosyjskiej, błagając go także z miłości do jego narodu o zatrzymanie tej spirali przemocy i śmierci, wskazywał Franciszek w minioną niedzielę. A zaraz potem apelował do prezydenta Zełenskiego. Z drugiej strony, głęboko zasmucony ogromem cierpień narodu ukraińskiego w wyniku doznanej agresji, kieruje równie ufny apel do prezydenta Ukrainy o otwartość na poważne propozycje pokojowe, mówił Franciszek. Te słowa są niezwykle ważne, ale warto przypomnieć, co powinna zawierać poważna propozycja pokojowa. Odpowiedź jest prosta. Całkowite wycofanie się Rosjan z okupowanych terenów, zagwarantowanie Ukrainie prawa do suwerenności i samostanowienia, a także wypłata reparacji wojennych. Tylko w ten sposób można przywrócić sprawiedliwość i dokonać rozliczenia za zbrodnie. I w pewnym sensie, choć oczywiście o wiele ostrożniej, papież mówi o tym samym. Niech ucichnie broń, mówił Franciszek, i niech nastąpi poszukiwanie warunków do rozpoczęcia negocjacji, które mogłyby doprowadzić do rozwiązań nie narzuconych siłą, lecz wypracowanych, sprawiedliwych i stabilnych. Staną się one takimi, jeśli będą oparte na poszanowaniu świętej wartości życia ludzkiego, a także suwerenności i integralności terytorialnej każdego kraju oraz praw mniejszości i uzasadnionych obaw, wskazywał papież. Można oczywiście wskazywać, że słowa o prawach mniejszości mają się nijak do ukraińskiej sytuacji, że są one powtórzeniem propagandy putinowskiej, bowiem ludność ukraińska posługująca się językiem rosyjskim nie jest Rosjanami, a etniczni Rosjanie w Ukrainie są zdecydowanie częściej ukraińskimi patriotami niż zwolennikami putinowskiej Rosji. I ostatnie miesiące zdecydowanie ich w takiej postawie utwierdziły. Zostawmy to jednak na boku. Istotniejsze jest to, że Franciszek wskazuje na ogromne znaczenie integralności terytorialnej państwa i uważa ją za warunek stabilnego, trwałego, normalnego pokoju. Dobrze, że te słowa padły, bo pokój zbudowany na ustępstwach, na oddaniu Putinowi części zagrabionych ziem byłby nie tylko głęboko niesprawiedliwy, ale przede wszystkim bardzo nietrwały. Po raz kolejny okazałoby się bowiem, że Putin dostał nie wszystko, ale sporo z tego, co chciał. Jakie miałby wtedy powody, żeby nie spróbować jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i w końcu nie zagrabić całej Ukrainy, ale może także państw nadbałtyckich, z czasem może także naszego kraju? To są ważne pytania, ale tym razem chcę powiedzieć, dobrze, że Franciszek powiedział to, co powiedział. No, było bardzo dobrze o papieżu Franciszku, to teraz będzie nieco bardziej krytycznie, chociaż również bardzo analitycznie. Spotkania Franciszka z jezuitami zawsze są ciekawe. Papież otwiera się często przed swoimi współbraćmi i mówi otwarcie to, co myśli. Tak było i w czasie spotkania w Kazachstanie. To właśnie z niego możemy się dowiedzieć, że wbrew obietnicom, zapowiedziom, powracającym zapewnieniom, pielgrzymki do Ukrainy nie będzie. A nie będzie, bo papieżowi wydaje się, że, cytuję, nie jest wolą Bożą, abym się tam udał w tym momencie.
Z tej wypowiedzi wynika także, że papież nie ma najmniejszych wątpliwości co do własnych wcześniejszych decyzji i słów. Sam uważa swoją decyzję o udaniu się do ambasady rosyjskiej za gest niezwykły i to jest cytat. Papież nigdy nie jeździ do ambasady, mówił Franciszek do jezuitów. Ambasadorów przyjmuje osobiście tylko wtedy, gdy przedstawiają swoje listy uwierzytelniające, a następnie pod koniec ich misji podczas wizyty pożegnalnej. Powiedziałem ambasadorowi, że chciałbym porozmawiać z prezydentem Putinem. Wszystko po to, żeby mi zostało jakieś małe okno do dialogu, wyjaśniał papież. Tyle tylko, że Rosja dialogu nie chce i można to było przewidzieć, gdyby tylko stosowano normalne reguły dyplomatyczne i normalne myślenie w miejsce myślenia naiwnego. Nic nie ma papież sobie do zarzucenia także w odniesieniu do słów o śmierci Darii Duginy, tak jakby zupełnie nie rozumiał, że nie była ona zwykłym człowiekiem. I znowu cytuję papieża. W dniu niepodległości tego kraju na placu Świętego Piotra była flaga, do której oczywiście nawiązałem. Po tym jak wspomniałem o Ukrainie, pomyślałem, że powiem słowo o cierpieniu dwóch narodów, ukraińskiego i rosyjskiego. Bo w wojnach cierpią zwykli ludzie. To biedni ludzie płacą, jak zawsze, a to rodzi nienawiść. Ci, którzy prowadzą wojnę, zapominają o człowieczeństwie i nie patrzą na konkretne życie ludzi, ale przedkładają nad wszystko interesy grupowe i interes władzy. Zwykli ludzie w każdym konflikcie są prawdziwymi ofiarami. To oni płacą za szaleństwa wojny własnym życiem. Wtedy odniosłem się też do dziewczyny, która zginęła w zamachu bombowym. W tym momencie ludzie zapomnieli o wszystkim, co powiedziałem do tej pory i zwrócili uwagę tylko na to odniesienie. Ale rozumiem reakcję ludzi, bo oni bardzo cierpią, mówił papież. Jednym słowem, Franciszek wszystko robi świetnie, tylko ludzie nie rozumieją. No, problem polega na tym, że Daria Dugina nie była zwykłym człowiekiem, ale była zaangażowaną putinowską propagandistką, która wspierała mordowanie Ukraińców. I tak się też składa, że zwykli ludzie w Rosji nie giną. Jak do tej pory, przed mobilizacją, ginęli tylko ci, którzy chcieli być w wojsku i zostali tam wysłani. Zwykli Rosjanie nie ginęli, a Dugina nie była zwykłą Rosjanką. I aż dziw, że nikt Franciszkowi tego po prostu nie wyjaśnił. To nie odbiorcy są w tej sprawie odpowiedzialni, tylko niestety papież Franciszek. Najważniejsze są jednak zupełnie inne słowa tego wystąpienia, bowiem one pokazują najważniejszy problem z myśleniem papieskim. Jest to całkowite ignorowanie pewnych elementów, które leżą u podstaw tej wojny. I znowu cytat z papieża. Tutaj ofiarą konfliktu jest Ukraina. Zastanawiam się, dlaczego nie udało się uniknąć tej wojny. A wojna jest jak małżeństwo w pewnym sensie. Aby zrozumieć, trzeba zbadać dynamikę, która doprowadziła do wybuchu tego konfliktu. Istnieją czynniki międzynarodowe, które przyczyniły się do wywołania tej wojny. Wspomniałem już o tym, że w grudniu ubiegłego roku pewien przywódca państwa przyszedł do mnie i powiedział, że jest bardzo zaniepokojony, ponieważ NATO zaczęło szczekać u bram Rosji, nie rozumiejąc, że Rosjanie myślą imperialnie i potraktują to jako zagrożenie dla swoich granic. Wyraził obawę, że wywoła to wojnę. Dwa miesiące później rzeczywiście wojna wybuchła. Nie możemy być naiwni, myśląc o przyczynach konfliktu. Ja widzę imperializmy w konflikcie, a gdy one czują się zagrożone i podupadają, reagują, myśląc, że rozwiązaniem jest rozpętanie wojny, by wyrównać rachunki. Innym celem jest sprzedaż i testowanie broni. Niektórzy mówią na przykład, że hiszpańska wojna domowa została wzniesiona po to, by przygotować się do II wojny światowej. Nie wiem, czy rzeczywiście tak było, ale taka możliwość też istnieje. Nie wątpię jednak, że już doświadczamy III wojny światowej, mówił papież do jezuitów. I warto zatrzymać się nad tą wypowiedzią, nie tylko po to, żeby za wszelką cenę analizować widoczne błędy merytoryczne w tej kwestii. Otóż to nie NATO wypowiedziało tą wojnę, tylko Putin. I Putin o tej wojnie mówił od wielu lat. Od wielu lat odmawiał Ukrainie prawa do niepodległości i od wielu lat przeszkadzał jej w budowaniu suwerennej pozycji. Więc nie w ostatnich miesiącach coś się wydarzyło, tylko Putin zrealizował swój plan. I znowu, jeden polityk zachodni nie powinien wpływać na myślenie papieża, a na to myślenie powinni wpływać naprawdę solidni specjaliści. Ale zostawmy to. Istotniejsze jest coś zupełnie innego. Otóż Franciszek spogląda na wywołaną na Ukrainie wojnę jak geopolityczny realista. Interesują go wyłącznie interesy mocarstw. Rosja ma mieć prawo do tego, by pilnować swojej strefy wpływów, a państwa zachodnie nie powinny tam wchodzić, żeby jej nie prowokować. To
tyle, że jeśli poważnie potraktować takie założenie, to ostatecznie trzeba oddać Moskwie Litwę, Łotwę, Estonię, a może także i Polskę, bo przecież Putin jest niezadowolony z tego, że te państwa są niezależne. Dla niego największą geopolityczną tragedią XX wieku jest upadek Związku Sowieckiego i sowieckiego imperium. Realiści geopolityczni, jeśli nawet nie mówią tego wprost, także uznają takie założenie. A papież niestety, być może nie do końca świadomie, ale idzie ich tropem. Z perspektywy etyki czy prawa międzynarodowego, przynajmniej tego interpretowanego w duchu klasycznym, po chrześcijańsku, oznacza to całkowite pominięcie fundamentalnego prawa narodów do samostanowienia, jeśli tylko ich aspiracje wchodzą w konflikt z myśleniem imperialnym. Warto w tym kontekście przypomnieć, że to nie Zachód chciał wciągać Ukrainę do siebie, ale to Ukraińcy od bardzo dawna chcieli pójść zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO. Zachód ich odrzucał, a oni chcieli właśnie tego. Nie ma więc i nie może być tu mowy o szczekaniu NATO. Jest mowa o prawie Ukraińców do decydowania o samych sobie, prawie którego ani papież, ani Putin nie mogą im odebrać. Politycznie więc w tej sprawie papież ma złe, bo oparte na nieprawdziwym opisie rzeczywistości rozeznanie, a moralnie nie uwzględnia podstawowego prawa do samostanowienia narodów. I to jest być może najpoważniejszy problem z papieskim myśleniem w tej sprawie. I zostajemy przy Putinie i problemach z tą wojną. Putin dalej używa karty religijnej, udaje chrześcijanina i zwolennika religijnych wartości, a nawet w swoim przemówieniu, w którym uzasadniał włączenie ukradzionych Ukrainie terenów do Rosji, zarzucił Zachodowi satanizm. Dyktatura zachodnich elit skierowana jest przeciwko wszystkim społeczeństwom, także społeczeństwom zachodnim. To wyzwanie rzucone wszystkim, to całkowite odrzucenie człowieka, obalenie własnej wiary i tradycyjnych wartości, tłumienie wolności nabiera cech religii na odwrót, jawnego satanizmu, mówił Putin. A zaraz potem cytował Ewangelię. W kazaniu na górze Jezus, potępiając fałszywych proroków, mówił: po owocach ich poznacie. I te zatrute owoce polityki Zachodu dostrzegane są już nie tylko przez ludzi z naszego kraju, ale na całym świecie. Także przez wielu ludzi na Zachodzie, podkreślał Władimir Putin. Cóż, trudno komentować te słowa, bo są one tak naprawdę odwróconą religijnością. Są tak naprawdę satanizmem w praktyce. Po owocach poznajemy także działania Putina. Krew zamordowanych na jego rozkaz, łzy zgwałconych kobiet i rodziców opłakujących dzieci wołają o pomstę do nieba. Wołają o pomstę do nieba przeciwko Putinowi. I opowieści o tradycyjnych wartościach czy zarzucanie satanizmu Zachodowi naprawdę nie są w stanie tego zmienić. A teraz czas na pierwszą rozmowę. Dziś naszym gościem będzie dr Dominik Hej, politolog, specjalista od Węgier, autor książki Węgry na nowo, z którym porozmawiam o tym, jaka wizja religijna stoi za działaniami i myśleniem Viktora Orbana. A moim Państwa gościem jest dr Dominik Hej, politolog, hungarysta, publicysta, dziennika Gazety Prawnej, ale przede wszystkim autor książki Węgry na nowo, jak Viktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Ja nie będę się skupiał dokładnie na wszystkich elementach tej książki, ale jest tam bardzo dużo takich ciekawych rozważań religijnych, czy próby odpowiedzi na pytanie, jakie jest to chrześcijańskie myślenie, do którego często odwołuje się Viktor Orban. I od tego chciałem zacząć naszą rozmowę. Viktor Orban jest sam ewangelikiem reformowanym, czyli używając takiego języka bardziej popularnego w Polsce, kalwinistą. Jego żona jest katoliczką, ale żonę zostawmy w tej chwili, bo nie ona jest przedmiotem naszej analizy. Jakby pan doktor opisał, ocenił tą orbanową religijność, o której wiadomo, że ona jest dość późna, bo on jako młody człowiek wychowywał się w rodzinie no nieszczególnie religijnej. To zresztą pewnie nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem w komunistycznych wówczas Węgrzech. To prawda. Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Viktor Orban i
jakby trzeba by było wyjść od tego, że rola Kościoła na Węgrzech w czasach komunistycznych, tak jak w Polsce, jest nie do przecenienia, bez względu na to, jaki byłby to wariant, aczkolwiek oczywiście rzymskokatolicki. Na Węgrzech nigdy specjalnego udziału Kościoła w życiu politycznym, publicznym, społecznym nie było. To nie jest ten pułap, kiedy zawsze wychodzę od prahistorii, czyli tak naprawdę dla mnie od 56 roku i porównania zawsze postawy dwóch kardynałów, Wyszyńskiego i Mitsentiego, i tego, w jaki sposób oni zachowywali się wobec komunistycznego reżimu. I później faktycznie postać Viktora Orbana, który sam wchodząc do polityki w 1988 roku był człowiekiem o bardzo liberalnych poglądach, na którego działanie wiara niespecjalnie miała przełożenie. Tak naprawdę to akcentowanie swojej wiary, jak zechciał pan powiedzieć, orbanowskiej, to jest tak naprawdę lata 98-2002, czyli pierwsze rządy Viktora Orbana i Fideszu. To dzisiaj widzimy, to jest pewna ewolucja wiary, ale wiary nie jako przekonania duszy, tylko wiary jako kreacji wizerunku. Innym przypadkiem, czy przykładem w zasadzie, było blokowanie sankcji na Cyryla, patriarchę Cyryla, w imię obrony wartości chrześcijańskich, przeciwdziałania i wykluczeniu chrześcijaństwa. I tak naprawdę to jest ta krawędź postrzegania też w ramach protestu tego kościoła reformowanego, tego, w czym, jak różnią się te dogmaty rzymskokatolickie od protestanckiego na kwestie światopoglądowe, pozwala premierowi z jednej strony podkreślać chrześcijaństwo, ale jednocześnie do tej skrytki czy pudełeczka, tak bym to określił, związanego z chrześcijaństwem, dodawać bardzo różne elementy, różnych paradoksalnie wyznań, co pozwala mu budować pewne połączenie. No ja będę dość cyniczny, bo dla mnie ostatnie czasy to jest budowanie porozumienia z Rosją w oparciu o wiarę. Natomiast jakby są dwa wymiary. Ten PR-owy, na którym łatwiej jest mi się skoncentrować, no i ten prywatny, czyli jakby prywatna sprawa sfery duchowej premiera Orbana i jego autentyczne przekonanie do wiary bądź nie. Zostawiamy na boku prywatną religijność Orbana, bo to nie jest coś, co możemy ocenić. Spróbujmy się zatrzymać na tym wymiarze publicznym, publicznych deklaracji. To jest deklaracja o chrześcijańskiej demokracji, którą chcę budować. To jest budowa chrześcijańskich, to jest deklaracja o chrześcijańskich wartościach, którym chcę być wierny. I to jest są deklaracje o wartościach rodzinnych, którym próbuję być wierny. I nawet w pana książce dość krytycznej wobec Orbana ta ocena jest zróżnicowana. To znaczy wskazuje pan na to, że są kwestie, w których Orban swoje pomysły jakoś próbuje skutecznie realizować. To prawda. To znaczy wychodząc z punktu widzenia chrześcijaństwa jako istoty czy PR-u niezwykle skutecznego niewątpliwie. Natomiast to, co jest w tym wymiarze ciekawe, to to, że z chrześcijaństwa uczyniono pewną legitymację działań władzy, gdzie być może część odbiorców słyszała o tym, że kiedyś Viktor Orban w pewnym zachwycie dotyczącym postaci czy prezydenta Rosji, czy prezydenta Turcji mówił o modelu nieliberalnej demokracji. To jest 2014 rok. W 2018 roku stwierdził, że na Węgrzech już nie ma nieliberalnej demokracji, tylko jest demokracja chrześcijańska. Wobec chrześcijańskiej wolności, o której mówi Viktor Orban, na którą składa się między innymi to uszanowanie rodziny, polityka antyimigracyjna, też jakby z jednej strony uszanowanie rodziny jako model rodziny tradycyjnej, który stara się państwo wdrożyć, z drugiej strony cała polityka rodzinna w wymiarze finansowym, czyli 6-4% PKB na rodzinę. I teraz w jednym wymiarze można by było spróbować powiedzieć, że wizerunkowo no to jest to, co wspomniałem, tak? To znaczy pakiet sankcji, w ramach którego usunięto patriarchę Cyryla, twierdząc, że bez Kościoła nie da się zaprowadzić pokoju między Ukrainą a Rosją. Gdzie mówiono o tym, że Węgry nie mogą uczynić wyjątku
w sprawie Cyryla, żeby nałożyć na niego sankcje, dlatego że to by prowadziło do tego, że na innych duchownych można by było takie sankcje nałożyć. No, z naszej perspektywy brzmi to co najmniej kuriozalnie, natomiast takie tłumaczenie się pojawiło. Z drugiej zaś strony mamy ten model chrześcijaństwa, którego znaczenie bardzo mocno wzrosło wraz z 2015 rokiem i kryzysem migracyjnym. To wówczas Viktor Orban bardzo dużo i całe środowisko prawicowe zaczęło na przykład mówić o bitwie pod Belgradem z 1492 roku, jeśli dobrze pamiętam, w czasie której udało się pokonać Imperium Osmańskie. I cały ten mowa o wyższości też chrześcijaństwa nad islamem jako wiary pokoju i tak dalej, chociaż samo w sobie jest to ciekawe, dlatego że swego czasu premier Węgier mówił o tym, że islam to jest taka starsza siostra chrześcijaństwa, która miała oparte na wartościach i tak dalej. To jest bardzo ciekawe prześledzić kiedyś pewien proces ewoluowania, postrzegania religii bardzo szeroki, dlatego że później z kolei tuż przed wojną w zasadzie premier już mówił o tym, że to w prawosławiu jest ten rdzeń chrześcijaństwa, którego trochę Węgrzy jakby zazdroszczą, że to tam przetrwa nasza religia. Więc jakby w wymiarze, który ma prowadzić od strony PR-owej, tak to nazwijmy, chrześcijaństwem, to z jednej strony mamy ten wymiar rodzinny, który jest bardzo skutecznie przeprowadzony i faktycznie polityka rodzinna węgierska jest pewnym fenomenem niewątpliwie w Europie, żeby aż tyle wydawać, tak wysoki odsetek PKB na politykę rodzinną. Z drugiej zaś strony w wymiarze politycznym jest istotnym komponentem, który na przykład pozwolił od 2018 roku spróbować zbudować relacje z Rosją, gdzie zaczęto mówić bardzo dużo o wspólnym pochodzeniu, o wartościach chrześcijańskich i o tym, jak to miałoby wyglądać. Ja wówczas to staram się to wszędzie wspomnieć, bo faktycznie wrażenie jest niezwykłe tego, czego doświadczyłem. To znaczy w 2018 roku bodaj napisałem taki tekst, w którym pisałem o tym, że Węgry są najbardziej wysuniętym na zachód państwem wschodu, że właśnie pojawił się ten komponent religijny w relacjach między Węgrami a Rosją, bo nie będzie dało się na niego nałożyć sankcji. No wówczas absolutnie nie mogłoby mi przyjść do głowy, że kiedyś to stwierdzenie, chodziło tu oczywiście bardziej o wymiar innych sankcji ekonomicznych, a nie tego, do czego doszło po 24 lutego, że faktycznie się ziści. No i wreszcie jest ten wymiar faktycznie religijny, gdzie jest duża słabość papieża, myślę, że Franciszka po części do Viktora Orbana i wzajemnie. Pierwsza podróż po objęciu czwartego z rzędu urzędu premiera odbyła się właśnie do Watykanu, gdzie właśnie to pytanie, jak to powiedzieć, jako politycy ze sobą rozmawiali też w kontekście trwającej już wojny i tego, w jaki sposób można było jej przeciwdziałać, ale też temu, że papież Franciszek, było dużo zamieszania, kiedy przyleciał rok temu na kongres eucharystyczny do Budapesztu. Pojawiły się najpierw zapewnienia, że on nie będzie chciał się spotkać tak z prezydentem, jak i premierem, potem, że do takiego spotkania dojdzie. No, papież być może dzięki swojemu otoczeniu dość mocno wizerunkowo pomógł Viktorowi Orbanowi, że Orban nie jest, nazwijmy to, persona non grata ze względu na swoje poglądy, choćby związane z migracją. W związku z tym to jest bardzo ciekawy mariaż ideowo-polityczno-religijny, że tak to nazwę, który pozwala Viktorowi Orbanowi budować swoją pozycję jako ostatniego obrońcy chrześcijaństwa z regionu Europy Środkowej, który próbuje, to nie jest za duże słowo, chociaż może brzmi populistycznie, ale po części zbawić tę zepsutą Europę Zachodnią, bo takie postulaty czy takie zarzuty pod adresem tego, co dzieje się w Europie Zachodniej, są formułowane ze środowiska prawicowego. Tu dodajemy, że to jest pewien paradoks, bo papież Franciszek jest dużo bardziej promigracyjny niż Viktor Orban, pod tym względem są sobie absolutnie obcy. Natomiast ja bym zadał pytanie o ten element, o którym pan powiedział, to znaczy to chrześcijaństwo Orbana jest od pewnego momentu wykorzystywane także głównie antymigracyjnie, to znaczy ono jest elementem budowania muru przed islamem. I jak to pogodzić z innym elementem, też obecnym w debacie węgierskiej, o której pan pisze w swojej książce, to znaczy z takim turanizmem, z takim przekonaniem, że bliscy krewni historyczni, tak, bliscy sojusznicy polityczni są w Turcji,
a także w innych, takie nazwijmy, turecko-rodzinnych państwach, które są z definicji państwami o większości muzułmańskiej. To prawda i to jest sam w sobie bardzo ciekawy wątek, który widać też, jak się zmieniał w czasie. Do 2015 roku i lata islam jako islam nie był problemem. To też ugrupowanie na prawo wówczas od Fideszu, czyli partia Jobbik, która określana była mianem skrajnej prawicy, jej lider Gabor Vona bardzo często gościł w Turcji i wypowiadał się z najwyższym szacunkiem do islamu, czy wobec islamu, wskazując na to, jak interesująca jest to religia, jakie ma ciekawe założenia, że tak to mało fachowo nazwę. I bardzo ciekawym momentem jest to, że w 2015 roku ulega to oczywiście zmianie, gdzie pojawia się definicja związana z tym, że islam ma przynieść równoległy model społeczeństwa, który wyprze Węgrów z Węgier i wyprze Europejczyków z Europy. I co jest ciekawe, to to, że 7 lat mija od tego kryzysu migracyjnego, który z Węgier wyszedł tak naprawdę w październiku 2015 roku, nigdy tam więcej nie wracając. Też dzięki polityce muru, nomen omen, i tego, że zamknięto granice, ten szlak bałkański, który się pojawił. Natomiast ciekawe jest to, że bardzo wiele mówiło się o tym, że islam wówczas opiera się na założeniu, w którym nie ma szacunku do kobiety, w którym w imię pewnego rodzaju narzucenia swojej wiary pozostałym Europejczykom dojdzie do morderstw, gdzie islam oskarżano o zamachy terrorystyczne, mówiąc wprost. Czyli jakby zupełnie zerwano z taką myślą głębszą, która wiązała się przez szacunek do religii, że tak to nazwę. W przypadku turanizmu po prostu wyparto komponent związany z religią. O tym się w ogóle nie mówi. Mówi się wyłącznie o wymiarze kulturowym, natomiast nie o wymiarze religijnym. I co jest ciekawe, po raz kolejny, że powtórzę to słowo, to to, że Viktor Orban nawet niedawno, kiedy wyciekły nagrania z tajnej narady, która miała miejsce na początku września w miejscowości Kocze, premier mówił o tym, że w ciągu najbliższego czasu poszczególne francuskie miasta zostaną zdominowane przez migrantów, którymi jakby jest znak równości. Migrant na pewno będzie wyznania islamskiego i na pewno będzie starał się tę Europę zniszczyć. Stąd sięga się znowu do przeciwstawienia tego islamu chrześcijaństwu i temu, że najpierw uznano, że ta Europa Środkowa ma uratować Zachód, potem już wprost jest w zasadzie mowa o tym, że są to wyłącznie Węgry, ale też jest intrygujące to, że bardzo mocno już poza bitwą pod Belgradem w ogóle akcentowało się w historii węgierskiej obecnie wszystkie potyczki z Imperium Osmańskim, najlepiej wszystkie wygrane, bo choćby Mohacz w 1526 roku skończył się dla Węgier tragicznie. Natomiast wszystkie wygrane bitwy zostały jakby podniesione do rangi pewnego dowodu, że Węgrzy sobie z islamem radzą. I to jest coś, co przez ostatnie 7 lat na Węgrzech zdecydowanie się zmieniło, czemu dano zdecydowanie ważniejszy punkt w pewnej myśli edukacyjnej, ale też narodowościowej, związanej z tym, w którą stronę Węgry mają podążać, aczkolwiek tam nie ma doktryny walki z islamem jako takiej, dlatego że gdyby trzeba uważać, żeby nie przesadzić, dlatego że tak jak zechciał pan wskazać, w Radzie Ludów Turańskich zasiadają ważne dla Węgier państwa, które, no choćby Turcja, najważniejsza dla nich wszystkich. Natomiast relacje z Erdoğanem czy Petera Sijarta, szefa MSZ-u, ze swoim odpowiednikiem ze Stambułu są, czy z Ankary, są czymś, co jest dla Węgier niesamowicie ważne, co pozwala im też grać w wyższej lidze. W związku z tym trzeba retorycznie ten islam atakować, ale w przypadkach polityki po prostu ten temat całkowicie pomijać. I na koniec jeszcze pytanie o religię i historię. Pisze pan dużo o tym, że już pan też wspomniał w czasie tej rozmowy, że Węgrzy bardzo cenią sobie swoje zwycięstwa nad islamem, ale jak rozumiem, takim elementem istotnym ideologicznie dla Orbana i nie tylko dla Orbana,
jest układ z Trianon, który można powiedzieć, jeśli chodzi o taką świecką religię, jest najistotniejszym aktem, przez który religijno-mistycznie postrzega się cierpienie Węgier. Zgadza się. Traktat, który powstał w 1920 roku, jest jeszcze coś takiego jak Małe Trianon po II wojnie światowej 1947. Ten pierwszy dokument miał unormować relacje Węgier z państwami zwycięskimi I wojny światowej, w wyniku którego Węgry utraciły 2/3 powierzchni i ponad 2/3 ludności. I to jest o tyleż fenomen, że z narodowej traumy uczyniono coś, co faktycznie będzie miało pewne oznaki religijnego kultu. Jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób w historiografii, ale też współcześnie, Węgry się pokazuje, to znaczy najczęściej jako Chrystusa ukrzyżowanego, wokół którego płaczą zgromadzeni też Węgrzy w różnych jakby strojach z epoki z 1920 roku. I to jest dla mnie o tyleż interesujące, w jaki sposób to od 2010 roku przede wszystkim stało się takim punktem centralnym budowania tej węgierskiej tożsamości w oparciu o niesprawiedliwość, o niezrozumienie w regionie, o to, że zostały Węgry porzucone przez Zachód, z takim państwem, które dzięki, i tu wracając trochę do czynnika stricte religijnego, które w 1000 roku dzięki królowi Stefanowi, który dla Węgrów jest no, jedną z najważniejszych historycznych postaci, którego święto jest 20 sierpnia, które to są tak zwane urodziny Węgier, gdzie czci się to, że ten król przyjął chrzest i zresztą według jednej z legend miał uprzedzić Polaków na tej drodze. Natomiast to się jakby dla mnie o tyle łączy, że król Stefan i samo pojęcie korony świętego Stefana, państw, które wchodziły w skład tak zwanych Wielkich Węgier i potem ich utrata przez Trianon była czymś, co pozwoliło z jednej strony te rany rozdrapać. Oczywiście każde państwo ma prawo do celebrowania swojej przeszłości, pamięci, tożsamości. Natomiast jest na Węgrzech to wykorzystywane bardzo politycznie, wielokrotnie po to, żeby utrudnić czasem relacje między choćby Budapesztem a Rumunią swego czasu, Słowacją a Węgrami, w taki sposób, żeby wzajemnie stymulować mniejszości, które mieszkają w krajach ościennych, czyli między innymi na Ukrainie w obwodzie zakarpackim, do jakby wykazywania swojej odrębności kulturowej. No i państwo węgierskie też tłumacząc wiele rzeczy Trianon bardzo mocno się w tych państwach angażuje, co zresztą prowadzi później do poważnych konfliktów, jak akurat najbardziej na czasie to tego, co się stało we wzajemnych relacjach węgiersko-ukraińskich. Natomiast nigdy Trianon nie miało tak centralnego punktu w polityce państwa. Natomiast tak, żeby też państwo nie uznali, że Trianon to jest wyłącznie domena prawicy, każdego 4 czerwca każda z partii węgierskich politycznych musi się opowiedzieć o Trianon. Tutaj są głównie oczywiście różnice. Prawica powie o tym, że Węgry zostały właśnie porzucone, osamotnione, zdradzone. Natomiast im bardziej na lewo, tym bardziej mowa będzie o tym, że Węgrzy powinni wyciągać lekcje z przeszłości, czyli na przykład z lepszego traktowania mniejszości narodowych, które wówczas zamieszkiwały Węgry, a które w wyniku madziaryzacji domagały się uniezależnienia, odzyskania niepodległości, co przyczyniło się też do upadku tak zwanych Wielkich Węgier. I właśnie, bo o to się chciałem jeszcze zapytać. Na ile jest świadomość tego, że Węgrzy mają niemałą zasługę w słowakizacji Słowaków? To znaczy agresywna, przymusowa, bardzo nieprzyjazna wobec Słowian, Słowaków polityka madziaryzacji no, przyczyniła się do tego, że oni bardzo silnie zaczęli się określać w opozycji do Węgier i szczerze mówiąc trudno im się dziwić. Na ile jest świadomość odpowiedzialności Węgrów za agresywną politykę wobec ludzi, którzy rzeczywiście wewnątrz państwa byli mniejszością, ale na terenach, które zamieszkiwali, niekiedy bywali większością, ale nawet nie mieli prawa sami sobą zarządzać. Jak pisze w dziejach Austro-Węgier Henryk Batowski, tak Austriacy we własnym państwie, jak i Węgrzy we własnym państwie etnicznie
byli mniejszością. Nie ma o tym pamięci, tak samo jak nie ma pamięci o tym, że Wiosna Ludów 1848-49 upadała także poprzez wystąpienie poszczególnych mniejszości narodowych i przyłączeniu się tych, nazwijmy to stronnictw, do wojsk austriackich i rosyjskich, które węgierską Wiosnę Ludów tłumiły. Nie ma takiej refleksji, aczkolwiek warto jest też pamiętać, żeby to nie wynikało teraz, że Węgrzy są nietolerancyjni. Węgrzy mają bardzo liberalne prawo dotyczące mniejszości narodowych, które nawet nie nazywają się na Węgrzech mniejszościami, żeby nie urazić, nazywają się narodowościami. To sam w sobie jest bardzo ciekawy wątek poboczny. Natomiast nie ma takiej refleksji, jest tylko wyakcentowanie tego, że poszczególne narody, które poczuły ducha i chęci odzyskania niepodległości, czyhały niemalże na byt, tak? Doprowadzając Węgry na skraj upadku jako państwa i narodowości. Wręcz o tym mówi Viktor Orbán w swoich przemówieniach. Natomiast jakby cały czynnik związany z historią, jakąś odpowiedzialnością, to jest z węgierskich kart historii bardzo skrupulatnie wymywane. Zresztą, żeby wspomnieć, że w węgierskim parlamencie od kwietnia jest ugrupowanie polityczne Nasza Ojczyzna, Mihozsánk, którzy de facto otwarcie opowiadają się za tym, żeby tak traktat z Tryną całkowicie unieważnić. Czyli co nie oznacza... inaczej za rewizją granic, czy nie do końca? Myślę, że nie do końca, dlatego że nikt o zdrowych zmysłach, i to powiem z pełną odpowiedzialnością, nie pomyśli, że to jest możliwe. Natomiast, żeby poruszyć temat i negocjować, być może domagać się jakiegoś zadośćuczynienia, bo nie ma refleksji głębszej za tym tematem, to tego tematu, tego wątku się w debacie publicznej szerzej nie podnosi, poza mówieniem, że to jest niesprawiedliwe i że Węgrom należy się sprawiedliwość. Każdemu należy się sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Dominik Hej, politolog, hungarysta, .hu, znany z tej strony, ale również publicysta Dziennika Gazety Prawnej, autor znakomitej książki na temat Węgier Orbana, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Jerzy Orbán nie żyje. Ocena jego działalności publicznej nie ulega wątpliwości. Jego rola w obronie systemu komunistycznego, usprawiedliwianiu politycznego mordu na księdzu Jerzym Popiełuszce, czy atakowanie Barbary Sadowskiej po śmierci jej syna Grzegorza Przemyka przeszły już do historii polskiej hańby. Nic i nikt nie jest w stanie tego zmienić. Czy był inteligentny? Był. Czy miał świetne pióro? Miał. Ale, i tu pozwólcie, że posłużę się cytatem z Adriana Zandberga z partii Razem, żywy intelekt oddał w służbę tłukom i mordercom z MSW. To dobra przestroga, by rozważnie dobierać, komu się służy, bo potem zostaje tylko pan świnizm. To nie są moje słowa, to są słowa jednego z liderów młodej lewicy, ale mogę się pod nimi spokojnie podpisać. I tyle wystarczy. Wszystko to nie oznacza, że za Jerzego Orbana nie należy się modlić, ani tym bardziej nie oznacza odebrania mu możliwości doświadczenia miłosierdzia Bożego. On już jest po drugiej stronie i tam będzie sądzony przez Boga, który jest sędzią sprawiedliwym, ale i miłosiernym. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, słyszę nieustannie po tej śmierci. I to jest oczywiście prawda, choć jeśli nie uwzględnia ona faktu, że jest on miłosierny, to jest to klasyczna półprawda, która przekształca się w pobożny fałsz. Ale warto też przypomnieć, że sprawiedliwość Boża nie jest jakąś wendettą na wieczność. Tu nie chodzi o to, że nasze ludzkie oceny moralne, nasze niechęci, nienawiści, a czasem nawet słuszne z naszej perspektywy oceny, zostają uwiecznione i wyniesione do poziomu absolutnego. Sprawiedliwość Boża to przede wszystkim pełna znajomość serca, historii, zranień i zakrętów ludzkiego życia. Bóg zna nas lepiej niż my sami. On wie, jakie są prawdziwe przyczyny pewnych wyborów i postaw. I tylko On może je tak naprawdę ocenić. To sprawia, że Jego ocena, nawet w wymiarze sprawiedliwości, może być radykalnie odmienna od naszej. On zna bowiem nasze ograniczenia, ograniczenia naszej wolności, rozeznania, punktu startu i tak dalej i tym podobne. I już tylko to sprawia, że Jego sprawiedliwość jest radykalnie odmienna od naszej. A jeśli do tego dodać miłosierdzie, to dochodzi do prawdziwej rewolucji nadziei. I z tą nadzieją i z prośbą o modlitwę za Jerzego Orbana wszystkich was zostawiam.
Kryzys katechezy jest faktem. Młodzież licealna w większych miastach odpływa z katechezy w tempie błyskawicznym. Komisja Wychowania Katolickiego zdecydowała się więc wydać dokument, który ma ten odpływ powstrzymać i zachęcić młodych do uczestnictwa w lekcjach katechezy. I tak, czytamy w nim. Lekcje religii w szkole to przede wszystkim wielka troska Kościoła o wychowanie do wiary dzieci i młodzieży. Kościół zaprasza w ten sposób młodych ludzi do pogłębiania swojej więzi z Bogiem. Dzięki nauce religii uczniowie mają możliwość poznawania wiedzy o Bogu, kształtowania postaw wynikających z wyznawania jej wiary i zostają przygotowani do głębszego przeżycia spotkania z Bogiem na modlitwie i w sakramentach świętych. Lekcja religii pomaga jednocześnie rodzicom w realizacji ich obowiązku katolickiego wychowania swoich dzieci, napisał biskup Wojciech Osial, przewodniczący komisji. Katecheza ma mieć również, to cały czas ten list, fundamentalne znaczenie dla szkoły. Dzięki obecności lekcji religii w szkole, czytamy w dokumencie, możliwe jest integralne wychowanie człowieka, zarówno jego sfery intelektualnej, fizycznej oraz, co bardzo ważne, duchowej. Podczas tych zajęć ma miejsce kształtowanie sumień, charakterów i postaw młodych ludzi. Nauka religii niesie ze sobą wartości ogólnoludzkie, takie jak braterska solidarność i potrzeba sprawiedliwości, a nawiązując do treści ewangelicznych, uczy miłości Boga i bliźniego, otwartości na drugiego człowieka, empatii i współpracy, a także kształtuje bardzo potrzebne postawy społeczne, podkreślił biskup. Jest, a jakże, także fragment o tysiącletniej historii państwa polskiego i o tym, jak ważna jest ta tradycja. Świadectwo ponad 1050-letniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce pokazuje, jak wiara kształtowała naszą historię i pozwalała narodowi przetrwać najtragiczniejsze karty historii. Trzeba widzieć dzieła i wiarę wielu wielkich i mądrych ludzi, naszych wieszczów i bohaterów, uczonych i świętych, ludzi kultury i sztuki. Nie wolno nam zapominać, że nasze dzieje są głęboko związane z wiarą w Boga, napisał biskup. I wreszcie w oświadczeniu znajduje się także apel do młodych. Drodzy uczniowie, zachęcam was wszystkich do udziału w organizowanych zajęciach lekcji religii w szkole. Skorzystajcie z tej szansy na lepsze poznanie Boga. Jeśli trzeba, podejmujcie wysiłek, aby pokonać pojawiające się trudności. Dziękujemy wam, drodzy uczniowie, którzy już uczestniczycie w zajęciach z religii, swoją postawą dajecie piękne świadectwo własnej wiary, napisał biskup. Wiem, że będzie, że znowu się czepiam, ale naprawdę nie rozumiem, w jakiż to cudowny sposób to drewniane, przewidywalne do bólu i usypiające oświadczenie ma być odpowiedzią na kryzys katechezy. Jak opowieści o 1050-letniej tradycji mają przeciwdziałać błyskawicznemu procesowi laicyzacji? Jeśli do czegoś ten dokument może służyć, to niestety głównie do usypiania. Przykro mi, ale trudno go inaczej ocenić. I nie chcę w ten sposób dyskredytować religii w szkołach. Moim zdaniem ona jest ważna, moim zdaniem wielu katechetów wykonuje fantastyczną robotę, ale nie leczy się kryzysu katechizacji, wydając tego rodzaju listy. One w takiej formie są kompletnie pozbawione znaczenia. Niestety. A teraz czas na następną rozmowę. Wybitny amerykański prawnik Joseph Weiler otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. I właśnie o Weilerze rozmawiać będę z moim gościem, senatorem i profesorem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim. A moim Państwa gościem jest dzisiaj senator i profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, prawnik, polityk, ale dziś przede wszystkim w roli promotora doktoratu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, jaki otrzymał profesor Joseph Weiler. Amerykański, południowoafrykański, pewnie długo można by się zastanawiać, jaki prawnik, ale zacznijmy od takiego krótkiego przypomnienia, bardzo przecież barwnego życiorysu Weilera, bo to jest życiorys sięgający korzeniami, no odległymi dość, ale jednak nawet dość blisko Polski.
Zdecydowanie tak. Przodkowie profesora Weilera przeżyli kilka wieków pod polskim niebem, bo po prześladowaniach ludności żydowskiej w Hiszpanii przybyli na tereny I Rzeczypospolitej i opuścili te tereny dopiero w latach 20. i 30., czyli w okresie Polski międzywojennej, więc można sądzić, że bardzo długo rodzina profesora, przodkowie profesora Weilera egzystowali w Polsce, tak? I stąd sympatia. Ojciec profesora Weilera wyemigrował z Europy, z Polski w czasie, kiedy mieszkał w okolicach Zamościa i profesor do tego wraca. Tylko wyemigrował nietypowo najpierw do Afryki, stąd profesor, miejsce narodzin profesora Weilera, Johannesburg, tak południowa Afryka. Dziś profesor Weiler mieszka w Nowym Jorku, to jest jego matecznik, ale bardzo żywo jest związany intensywnie z Europą. Właściwie kariera akademicka jego miała miejsce w Europie, studiował w Sussex, w Cambridge, potem otrzymał dyplom Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, doktoryzował się w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji w latach, wczesnych latach 80., a ponad dwie dekady później był rektorem tej placówki. Doradzał Parlamentowi Europejskiemu, rozlicznym międzynarodowym instytucją i zawsze okazywał ogromną sympatię Polsce, nie tylko ze względu na rodzinne korzenie, ale także na szacunek dla kultury polskiej i tego, co w dziejach Polski najpiękniejsze, umiłowanie wolności, które zwyciężyło w zmaganiach z dyktaturą komunistyczną. Wielu młodych naukowców, którzy mieli okazję pracować pod auspicjami profesora Weilera, traktuje go jako opiekuńczego i bardzo inspirującego nauczyciela. To jeszcze dodajmy, że jego ojciec, bo to chyba nie padło, był w Johannesburgu rabinem, bo profesor Weiler jest praktykującym religijnym Żydem, tak jak jego rodzina, jego przodkowie. Zdecydowanie tak i bardzo żywo żyjącym Biblią i żywo komentującym Biblię. Ma też seminarium takie skoncentrowane na interpretacji Biblii, które przyciąga uwagę także polskich naukowców, judaistów, filozofów, religioznawców. Sam w tym nie uczestniczę, ale znam naukowców młodej generacji, którzy także w tej części naukowej, czy też filozoficznej, religijnej refleksji pana profesora uczestniczą. Natomiast jako prawnik w Polsce, tak myślę, chyba profesor Weiler jest najbardziej znany z obrony krzyża, bo on był zaangażowany jako reprezentant Włoch w sporze z instytucjami europejskimi. No właśnie spór dotyczył tego, czy w instytucjach państwowych krzyż może być obecny i profesor Weiler, choć religijny Żyd, właśnie reprezentował opinię, że nie tylko może, ale żeby Europa pozostała Europą, to w istocie powinien, może nie musi, bo to by była za mocna teza, ale przynajmniej powinien. Przypomnijmy sprawę, bo we wszystkim trzeba być precyzyjnym, a w sprawach kontrowersyjnych precyzja liczy się jeszcze bardziej niż w sprawach niekontrowersyjnych. Doszło do sporu między Laudzi, czyli między jedną z rodzin żyjących we Włoszech, a Włochami, w sprawie istnienia prawa do obecności symbolu krzyża we włoskich szkołach, w salach włoskich szkół, w szkołach podstawowych i średnich. To jest regulacja we Włoszech, o ile pamiętam, mająca charakter prawa administracyjnego, czy w postaci prawa administracyjnego, istnieje od drugiej połowy XIX wieku i
Te przepisy zostały zaskarżone. Rząd włoski oponował i występował w obronie swoich regulacji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W instancji pierwszej Trybunał przyznał rację skarżącym, czyli Lautsi. W instancji drugiej Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w dużym stopniu pod wpływem argumentacji profesora Weilera, który był pełnomocnikiem rządu Włoch i kilkunastu innych państw, które wsparły Włochy, niestety wtedy Polska nie wsparła stanowiska Włoch, choć było wsparte, powtarzam, przez kilkanaście państw członków Rady Europy, bo Trybunał jest instancją Rady Europy, a nie Unii Europejskiej. Trybunał podzielił argumentację profesora Weilera, że społeczność ma prawo do wyrażania własnej tożsamości, jeśli ona nie jest sprzeczna z fundamentami wolności religijnej, to jest istotną wartością i wydał ostatecznie orzeczenie potwierdzające prawo do obecności symbolu krzyża w włoskich w salach szkolnych Włoch. Gdyby stało się inaczej, no to oczywiście byłoby bliskie ustanowienie standardu czysto laickiego, czy radykalnie laickiego. Nie oznacza to, żeby musiał obowiązywać w całej Europie od razu, ale na pewno byłby to czynnik bardzo istotny. Profesor Weiler broni poglądu, że państwa członkowskie, czy państwa członkowskie Rady Europy i Unii Europejskiej mają prawo do stosowania rozwiązań zgodnych z własnymi tradycjami konstytucyjnymi, tym bardziej, że żadna z tych tradycji państw członkowskich nie narusza standardu podstawowego ochrony wolności religijnej, że Francja ma prawo, taka jest jej tradycja, do stosowania, mówiąc językiem już nieprawniczym, tak, laicyzmu w sensie ostrym, no ale obok tego istnieją tradycje konstytucyjne Niemiec, Grecji, podaję pierwsze z rzędu, pierwsze z brzegu przykłady, które dopuszczają możliwość obecności symboli religijnych w strefie publicznej. Argumentacja profesora Weilera jest taka, że nie możemy redukować tego bogactwa, także to bogactwo należy uznać i sama obecność symbolu religijnego w przestrzeni publicznej nie jest aktem nietolerancji, nie jest wyrazem nietolerancji. Tu dodajmy, że mamy państwa w Europie, które mają wciąż, w Unii Europejskiej, nawet nie tylko w Radzie Europy, które mają oficjalnie wciąż kościoły państwowe. To znaczy, część państw skandynawskich, Zjednoczone Królestwo, dopóki było członkiem Unii Europejskiej, Grecja, tak, to jest jasne. Natomiast profesor Weiler za najbardziej wartościowe uznaje to stanowisko, które jest obecne w preambule, czy tą formułę, która jest obecna w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która otwiera przestrzeń dla wierzących i niewierzących, tak, pozwala na pozytywną obecność odwołań do chrześcijaństwa, do symboli religijnych w strefie publicznej, ale jednocześnie gwarantuje istnienie w przestrzeni publicznej stanowisk innych, tak, stanowisk wyrastających z innych pozycji światopoglądowych. No, dla profesora Weilera ta polska konstrukcja, która jest efektem rewolucji Solidarności w dużym stopniu, stanowi wzór jako dobry dom dla wierzących, niewierzących, dla ludzi mających różne poglądy, różne stanowiska światopoglądowe. Przejdźmy na chwilę do Europy, bo to jest bardzo też ciekawa wizja profesora Weilera, dlatego że on jest zdania, że w zasadzie dążenie do takiego jednego standardu, czy to byłby standard laicki, taki jak we Francji, na przykład w kwestiach relacji z religią, czy taki bardziej niemiecki, czy polski, czyli przyjaznego współistnienia, mniej lub bardziej przyjaznego,
powinny zostać zachowane, że nie ma co dążyć do ustanowienia jednego standardu we wszystkich kwestiach. Są oczywiście takie, które trzeba ustalić, ale we wszystkich nie ma co, bo inaczej Europa no nie będzie mogła przetrwać, choć on jest także zwolennikiem wyraźnej integracji, takiej postępującej, ale zachowującej różnorodność tradycji, zwyczajów, także do pewnego stopnia systemów prawnych. Zdecydowanie tak, to profesor Weiler uważa, że Europa powinna czerpać siłę ze swojej różnorodności, tym bardziej, że podstawowy standard ochrony praw jednostki i praw obywatela jest niekwestionowany w Europie, a przyjęcie modelu francuskiego, czyli jednego z wariantów, tak przypomnijmy to, Francja przyjęła opcję, w której w strefie publicznej nieobecne są symbole i wartości religijne. Religia jest kwestią społeczeństwa, nie życia publicznego. Przyjęcie takiego rozwiązania jako obowiązującego wszystkich byłoby redukcją, tak, no, obcięciem drzew w ogrodzie, tak, zubożeniem ogrodu Europy. I rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, profesor Weiler jest zwolennikiem integracji europejskiej. Z pewnością wiele argumentów nie zadowoliłoby eurosceptyków. Zaczynał zresztą jako ekspert Parlamentu Europejskiego. W młodości, można powiedzieć, nawet miał bardziej radykalne pod tym względem stanowisko, ale broni poglądu o tym, że prawo europejskie no, musi obowiązywać w sposób bezpośredni, no bo inaczej nie mogłoby działać efektywnie. To już historia, no ale uważał, że domniemane kompetencje wspólnoty europejskiej spełniły w latach 60. i 70. dobrą, pozytywną rolę integracyjną, ale to, co jest bardzo charakterystyczne po drugiej stronie argumentacji dla dorobku, dla myśli politycznej, myśli prawniczej profesora Weilera, to jest przekonanie, iż nie ma demosu europejskiego, nie ma narodu europejskiego, są narody Europy. I podstawą istnienia Unii Europejskiej jest wciąż odnawiana wola współpracy ze strony narodów europejskich. A zatem można powiedzieć, trzeba szczodrze, hojnie rozdzielić zaufanie, ufać i integracji europejskiej, i Unii Europejskiej, i państwom członkowskim. Podczas gdy, zwróćmy na to uwagę, w debacie publicznej no, dominuje zazdrość, tak? To znaczy jedni chcą obdarzyć zaufaniem tylko Unię Europejską, inni chcą obdarzyć zaufaniem tylko państwa członkowskie. Weiler powiada, kluczem do przyszłości jest synergia, jest wzajemne zaufanie. Ja dopowiadam, że tylko taka Europa będzie bezpiecznym i dobrym domem dla Ukraińców, bo doświadczenie ukraińskie pokazuje, że jest to naród, który chce podtrzymać swoją tożsamość, a jednocześnie chce żyć w Europie, w strefie wolności. Tak. Więc także z tego punktu widzenia no, warto przemyśleć argumentację profesora Weilera. Z drugiej strony mamy teraz sytuację, w której czasem, jak się zdaje, instytucje europejskie nieco przedwcześnie wyrażają osądy na temat wyborów demokratycznych narodów. To myślę przede wszystkim o Włoszech. Nie zamierzam ani tutaj jakoś specjalnie bronić pani Giorgi Meloni, ani jej specjalnie atakować. Natomiast no, w dniu wyborów, jeśli dokonuje się już dość ostra ocena niektórych z wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej, choćby Ursuli von der Leyen, no to wydaje się, że to narusza jednak prawa wyborcze konkretnego narodu wewnątrz Unii Europejskiej. Myślę bardzo podobnie, tak? Zresztą uważam, że nic nie zasila tak populizmu i obozu przeciwników integracji europejskiej, jak przypadki arogancji ze strony elit europejskich. Kiedyś, będąc w Parlamencie Europejskim, powiedziałem, że nikt tak dobrze nie pracuje dla populizmu jak pan Verhofstadt. Tak?
że w gruncie rzeczy to... Ale tak, skrajność zasila skrajność. Ja chcę być dobrze zrozumiany. Jestem bardzo krytycznego zdania o destrukcji niezależności Trybunału Konstytucyjnego i niezależności sądownictwa w Polsce, ale głównie dlatego, iż narusza ono polską konstytucję i polską tradycję konstytucyjną, która od lat była, czy od wieków była ufundowana na zakazie instrumentalizacji prawa i nawet na silniejszej ochronie niezależności sądownictwa niż przeciętna ochrona w Europie. I sporowi w tej kwestii się nie dziwię, natomiast bardzo się dziwię temu, że niektórzy urzędnicy Komisji Europejskiej chcą dyrygować wyborcami w Europie i to się skończy i jeszcze większą, jeszcze silniejszą pozycją ludzi pokroju Marine Le Pen czy AfD w Niemczech, bo po prostu no, społeczeństwa chcą mieć prawo wyboru, a nie być pod opieką nieuprawnionych rodziców. Wróćmy jeszcze na chwilę do Weilera i jego koncepcji, o której też mówi, wraca do tej, szczególnie w swojej książce, także przetłumaczonej na język polski, gdzie mówi o tym, że Europie może grozić chrystianofobia, to znaczy, że niektóre z nurtów ideowych, niektóre z nurtów politycznych, już nie wchodząc w to, czy ze złej, czy z dobrej woli, bo nie moją rolą jest oceniać rolę, ale mogą tą kartę rozgrywać, a wiemy, że w historii także niekiedy ją rozgrywały. No to akurat rewolucja francuska jest doskonałym przykładem takiej silnego rozgrywania karty antychrześcijańskiej. Rewolucja francuska w fazie radykalnej, tak? No oczywiście mówimy o tym momencie najbardziej. W fazie robespierowskiej, no bo tak. Ani we wcześniejszej, ani w późniejszej. Napoleon już okiełznał te zamiary, zresztą zapewnił elementarne wolności religijne i nawet doprowadził do konkordatu, ale rewolucja francuska w fazie, można powiedzieć, robespierowskiej z pewnością tak. Ale mówię o tym dlatego, że także i dziś nie należy wszystkiego wkładać do jednego garnka. Oczywiście w kulturze europejskiej istnieje nurt chrystofobiczny, bardziej w kulturze niż w polityce i zmaganie powinno mieć miejsce i w kulturze, czy w sferze wychowawczej, iść jakby od dołu. W sferze polityki na pewno bardzo silnym stanowiskiem jest ten laicyzm na wzór francuski, który zakłada wypchnięcie symboli czy odwołań do chrześcijaństwa poza strefę publiczną. I to jest coś, co w istocie zubaża Europę, nawet w sytuacji, w której w świecie realnym zaszła daleko posunięta dechrystianizacja. No każdy, kto odwiedza Francję, jest w Chartres, widzi katedry. Ja miałem ostatnio wielką przyjemność zwiedzić Burgundię. No, ten dobrze wie, że wypchnięcie kultury chrześcijańskiej poza obszar europejskiej tożsamości to jest po prostu głębokie okaleczenie. Tak? Głębokie okaleczenie. Ale w istocie ma pan rację, że profesor Weiler właściwie namawia chrześcijan do, nie do krucjaty w żadnym razie, tylko do no, czegoś, co nazwałbym promieniowaniem, do spokojnym wyrażaniem własnej tożsamości w sferze publicznej. Nawet bardzo się dziwi, że wielu naukowców, jego przyjaciół, którzy deklarują się jako chrześcijanie, nie wyciągają z tego żadnych konsekwencji. Tak? To pisze w książce. Paradoksalnie jest w tej sprawie bardziej odważny niż wielu chrześcijan. Zmieniłbym na chwileczkę temat. Pan profesor jest także autorem doktoratu, jeśli dobrze pamiętam, na temat Adolfa Bocheńskiego. Zaczęliśmy mówić o Ukrainie. To jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że Adolf Bocheński, konserwatysta przedwojenny, zwolennik ideologii mocarstwowej, jednocześnie był wielkim zwolennikiem utworzenia państwa ukraińskiego. Oczywiście z przyczyn bardzo politycznych, ale
w jego pismach, tak jak zresztą w pismach w ogóle konserwatystów polskich, nie wszystkich, ale to nigdy konserwatyści się we wszystkim nie zgadzają, jest odmienny od nacjonalistycznego, od endeckiego stosunek do no wtedy trudnej dla państwa polskiego dużej mniejszości, jaką byli Ukraińcy. Chciałbym się zapytać, czy z tej postawy, bardziej z postawy niż z tekstów, bo oczywiście sytuacja zmieniła się radykalnie, chociaż jedno pozostaje niezmienne, a Bochański pisał, że Ukraina jest nam między innymi potrzebna po to, żeby osłabić Rosję, żeby Rosja nie była tak silna. To można powiedzieć jest niezmienne. Ale czy z tej postawy moglibyśmy się uczyć? Czy współcześni konserwatyści, ci nieliczni, którzy jeszcze zostali, mogliby się uczyć? Z pewnością tak. Bochański z pewnością, znaczy na pewno miał dużą sympatię do Ukraińców. Mieszkał na Kresach, no, urodził się w Ponikwie, rodzina zmieniła miejsce zamieszkania, żyła na północy Krakowa, na Miechowszczyźnie w Czuszowie tuż przed wybuchem I wojny światowej przeniosła się na Ponikwę i tam żyła w koegzystencji z Ukraińcami bardzo, bardzo długo, więc na pewno był to element sympatii. Napisał pracę dyplomową w Sciences Po, podówczas to była szkoła prywatna, o ukraińskich aspiracjach niepodległościowych po I wojnie światowej. Ale przede wszystkim była to wizja patriotyzmu państwowego, niewsobnego, dla której kluczowe była odpowiedź na pytanie, co jest w interesie Rzeczypospolitej. I jednym z wymogów strategicznego interesu, strategii państwowej było zdaniem Bochańskiego i była zdaniem Bochańskiego niepodległa Ukraina jako czynnik bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa całego regionu. Bochański uważał, że kluczem do bezpieczeństwa długoterminowego bezpieczeństwa Polski jest wytworzenie takiego stanu rzeczy, że między Polską a Rosją jest kilka niepodległych państw, przede wszystkim państwo ukraińskie. I doceniałbym także to, co zimne, czy to, co chłodne w argumentacji Bochańskiego. Bo Bochański powiada tak, nieraz możemy mieć różnicę z Ukraińcami. Niepodległa Ukraina będzie miała prawo do definiowania swojego stanowiska, ale w ostatecznym rachunku jej wolność, jej niepodległość jest dla nas i dla naszego regionu czymś absolutnie pozytywnym, bo redukuje imperializm rosyjski, pozbawia go bardzo silnego instrumentarium. I warto tę myśl także poza otwartością Bochańskiego, poza jego szacunkiem dla wszystkich narodów, bo to był patriotyzm kochający ojczyznę, szanujący wszystkie narody, szczególnie dojrzałe narody. Ale doceniłbym także to, co rozumne, to argumenty rozumu. Tak? Bochański powiada, nieraz wejdziemy w konflikt, ale w ostatecznym rachunku to, co strategiczne, jest istotne, bo redukuje to imperializm rosyjski. I jeszcze jedna okoliczność. W przeciwieństwie do Piłsudczyków on nie używał słowa mocarstwowość, a także wystrzegał się przed używaniem formuły polska-jagiellońska. Bochański powiada, mu pisał, Polska Jagiellońska przypomina Ukraińcom okres, w którym byli pod naszą opieką. Potrzebny jest neofederalizm, w którym na pewno odegramy zasadniczą rolę, ale on będzie działał wtedy, kiedy Ukraina będzie prawdziwym partnerem, a nie dzieckiem pod opieką. I właściwie do końca życia, także w okresie wojennym, kiedy jeszcze pisał na łamach prasy drugiego korpusu, powtarzał te argumenty. I one są bardzo aktualne. Tak? My na pewno będziemy, mamy pełne możliwości być
pierwszym państwem naszego regionu, tak? Szczególnie wtedy, kiedy uchylimy niepotrzebne konflikty z Unią Europejską, bo wszystkich nigdy nie uchylimy. Ale nie możemy słabszym państwom naszego regionu okazywać poczucia wyższości i siły, bo to zawsze psuje relacje. Więc ten rysujący się na naszych oczach sojusz polsko-ukraiński będzie grał wtedy, kiedy my będziemy się też wystrzegać paternalizmu wobec naszego partnera. I tym wnioskiem Adolfa Bocheńskiego, ale także Kazimierza Michała Jazdowskiego kończymy rozmowę. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Naszym gościem dziękuję bardzo. Senator i profesor Kazimierz Michał Jazdowski, prawnik, polityk, a dzisiaj głównie w roli promotora doktoratu honoris causa Josepha Weilera, profesora Josepha Weilera, ale także autor doktoratu o Adolfie Bocheńskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. A teraz przenosimy się do Brazylii. 31 października odbędzie się w tym kraju druga tura wyborów prezydenckich. W minioną niedzielę była pierwsza i może nie byłoby o czym przynajmniej w tym podcaście mówić, gdyby nie element religijny tych wyborów. Otóż w nadchodzącej drugiej turze zatruł się były prezydent Lula, wygrany z pierwszej tury, który otrzymał ponad 48% głosów, i obecny prezydent Jair Bolsonaro, z 43% poparcia. Ten ostatni jest zaś znakomitym przykładem tego, jakie znaczenie ma religia w tych wyborach. O czym mówię? Otóż poprzednie wybory Bolsonaro wygrał w znaczącym stopniu dzięki wsparciu chrześcijan ewangelikalnych i zielonoświątkowych. Obecnie stanowią już oni ponad 1/3 Brazylijczyków, ale tempo rozwoju tych wspólnot jest błyskawiczne i wiele wskazuje na to, że do roku 2032 będzie ich już ponad 40%. Grupa ta jest niezwykle zróżnicowana, ale w poprzednich wyborach to właśnie ona przechyliła szale zwycięstwa na korzyść Bolsonaro, który sam deklaruje się jako ewangelikalny chrześcijanin, którego żona, dodajmy, trzecia, mocno eksponuje ten element swojej tożsamości. Wprowadzimy obecność Pana Jezusa do rządu i ogłosimy, że ten naród należy do Pana, mówiła żona Bolsonaro podczas wielkiego marszu dla Jezusa w Rio de Janeiro. Bramy piekielne nie zwyciężą naszej rodziny, brazylijskiego kościoła, ani naszej Brazylii, dodawała w czasie tego samego marszu. A te słowa są dla wielu bardzo, naprawdę bardzo ważne. Wielu Brazylijczyków, wierzących chrześcijan, szczególnie protestanckich, a dokładniej neoprotestanckich, naprawdę uważa, że toczy się wielka walka duchowa o Brazylię i że tylko zagłosowanie na Bolsonaro może przechylić szale zwycięstwa na korzyść Boga. Taką tezę stawiają też liczni neoprotestanccy telekaznodzieje. Czy tym razem będzie podobnie jak w poprzednich wyborach, czy także ten właśnie przekaz pomoże wygrać Bolsonaro? Na razie zdecydowanie wygrywa Lula da Silva, ale akcja odzyskiwania głosów ewangelikalnych dopiero się rozkręca. Sam Bolsonaro, ale i pastorzy przekonują, że Brazylia jest chora duchowo i że tylko obecny prezydent dzięki swojej polityce może ją odrodzić. Rozpowszechniane są także fake newsy o tym, że jeśli wygra lewicowy kandydat, skazane zresztą wcześniej za korupcję, żeby nie było tak różowo. Obaj panowie mają swoje za uszami. To Lula zacznie zamykać kościoły. On sam zaprzecza, ale jego zaprzeczenia nie są przyjmowane przez część ewangelikalnych chrześcijan. Nie jest to zresztą żadne zaskoczenie, bo część kaznodziejów ewangelikalnych wprost przekonuje, że zagłosowanie na Lulę oznaczałoby, tu cytat, rozerwanie Biblii w sercu i że nie może być ono tolerowane. I niezależnie od tego, jak oceniamy instrumentalne wykorzystywanie wiary przez Bolsonaro, a ja oceniam je negatywnie, to sytuacja ta pokazuje, że religia wcale nie należy do przeszłości, także do przeszłości politycznej. I to by było na tyle. Do usłyszenia za tydzień, mówi Wam Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.